18.30 minęła. Michał Adamski, dzień dobry. Zapraszam Państwa na niedzielne główne wydanie zbliżeń. Królowa Polskich Rzek w centrum uwagi. W Toruniu trwa ostatni dzień Festiwalu Wisły. Z tej okazji przygotowano m.in. paradę statków, pokazy dawnych rzemiosł oraz kuchni flisackiej. Nowością w tym roku był wykład ekumeniczny na temat współpracy wyznawców różnych religii podczas handlu wiślanego na przestrzeni wieków. Tegoroczny festiwal był barwny, radosny i obfitujący w atrakcje. Nie inaczej mogło być też ostatniego dnia, podczas którego mieszkańcy Torunia mogli podziwiać paradę kilkunastu łodzi. Galary, dubasy, baty, a także szkuty i łodzie wikińskie. Niektóre z nich przepłynęły wiele kilometrów, aby wziąć udział w Festiwalu Wisły. Mamy możliwość takich bardziej, powiedzmy, głębszych spotkań z innymi załogami. Możemy się wspólnie zintegrować, porozmawiać, podzielić się doświadczeniami. To jest i rekreacja, i sport, i odpoczynek. Także ja wszystkich bardzo serdecznie zachęcam. Podczas festiwalu można było za darmo wybrać się w rejs jedną z historycznych łodzi, a także z bliska zobaczyć, jak kiedyś takie łodzie wykonywano. Tutaj akurat mamy taką łódeczkę, która może też pływać i po jeziorach, bo to jest troszeczkę ta łódka bardziej pękata, dwudulkowa. Ona jest akurat ta, co tutaj widzimy, to ma około 4,5 metra. W niej może śmiało pływać troje wędkarzy. Taką łódkę przygotowujemy z drzewa sosnowego, prawda, pomalutku ją wyginając na specjalnej konstrukcji. Różne kasze, ziemniaki. Oprócz oglądania i pływania flisaczymi łodziami można było także spróbować flisaczych przysmaków, które ci zabierali ze sobą w długie podróże. Były chrupeczki, łosuchy, też takie placuszki, które też wysuszano, zabierano we worki i przetrzymywano na dłużej. One się w tym czasie nie psuły i było sadło, dlatego że flisacy potrzebowały dużo siły i te produkty musiały być kaloryczne. Była to już czwarta edycja festiwalu. Jego organizatorzy przekonują, że Wisła to nie tylko królowa polskich rzek, ale także symbol regionu, w którym tkwi ogromny potencjał. Ideą przewodną jest popularyzowanie Wisły jako akwenu dla uprawiania turystyki, rekreacji, ale też i wielowiekowego dziedzictwa związanego z rzeką Wisłą, miast nadwiślańskich, kultur nadwiślańskich. To wszystko tutaj pokazujemy, popularyzujemy, podobnie jak w latach ubiegłych. Tegoroczny festiwal był także okazją do przypomnienia o wielowiekowej współpracy wyznawców różnych religii podczas handlu wiślanego. Przygotowane spotkanie ekumeniczne zamiast na łasze odbyło się na jednej z łodzi. Dzisiejsze spotkanie ekumeniczne, które ma tutaj miejsce podczas Festiwalu Wisły, jest nawiązaniem do znakomitych tradycji Wisły, które wiążą się z tym, że podczas handlu na Wiśle współpracowali ze sobą wyznawcy różnych religii. I my dzisiaj podczas tego spotkania ekumenicznego chcemy wrócić do tych znakomitych tradycji, by wspólnie z wyznawcami innych religii pomodlić się tu w intencji ofiar prześladowanych ze względu na wyznanie lub religię. Podczas festiwalu nie brakowało także atrakcji dla dzieci, zmagań sportowych czy plenerowych koncertów. Michał Górski, TVP 3 Bydgoszcz. W regionie trwają obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości rocznicowe pod patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy odbyły się w powiecie rypińskim. Uczestniczył w nich minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, z którym rozmawiała Aleksandra Ciekot. Bardzo ważna uroczystość dla lokalnej społeczności, dla władz i dla wszystkich osób zaangażowanych w historię tego bohatera i tych wydarzeń, które tutaj 100 lat temu miały miejsce. Państwa, moim gościem jest Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dzień dobry, panie ministrze. Zgodzi się pan z tym, że to jest bardzo ważne wydarzenie tutaj dla lokalnej społeczności? Dla mnie jest bardzo ważne, żebyśmy uczcili to stulecie niesamowitego wydarzenia, pokonania potężnej armii bolszewickiej, która została powstrzymana w tym parciu na zachód Europy. Też walki trwały od Ukrainy, później Zamościa, aż pod Toruń. Mało kto o tym wie, że 4. Armia generała Szuwajewa i bardzo silny korpus konny Gaja Hana tu właśnie na tym terenie operowały. Ziemi Dobrzyńskiej były pod Toruniem, ziemi Chełmińskiej. Również chcemy tu na ziemi Dobrzyńskiej. Jesteśmy w historycznym miejscu, w klasztorze w Oborach, który jest takim sercem ziemi dobrzyńskiej, duchowym sercem ziemi dobrzyńskiej. Tu upamiętnić również te wydarzenia sprzed 100 lat. Walki z kozakami, z bolszewikami. Upamiętniamy Antoniego Bożeckiego, to był ziemianin
z Ugorszcza, który bronił swojego majątku, swojego pałacu przed bolszewikami. Poległ, jest pochowany na cmentarzu w Oborach. To jest taka nekropolia ziemi dobrzyńskiej. Również jego będziemy upamiętniali. Ta determinacja całego narodu, to zjednoczenie wspólnoty narodowej pod mądrym przywództwem dało nam tę niesamowitą wiktorię, jedną z najważniejszych w całej historii, tysiącletniej historii Polski. Bardzo dziękuję za rozmowę i o tym także na ziemi, o tym cudzie nad Wisłą, także na ziemi dobrzyńskiej dziś wspominamy. To była Aleksandra Ciekot. Kolejny dzień obchodu Święta Wojska Polskiego, tym razem w garnizonie Bydgoszcz. Najpierw wojskowi spotkali się podczas uroczystej mszy świętej w kościele garnizonowym przy ulicy Bernardyńskiej. Potem uroczystości przeniosły się na bydgoski Stary Rynek. Setna rocznica cudu nad Wisłą, a wraz z nią uroczyste obchody. Wojskowi z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy oddali hołd poległym bohaterom Bitwy Warszawskiej. Po mszy świętej nastąpiło wręczenie decyzji personalnych dowódcom brygad logistycznych i złożenie wieńców pod pomnikiem walki i męczeństwa. W naszej ocenie to była po prostu wielka strategiczna myśl wojskowa, którą marszałek Piłsudski wraz ze swoim zespołem czynnie wdrożył na przedpolach Warszawy, dzięki czemu osiągnęliśmy wielki sukces. Z dumą mogę podkreślić, że stojąc przed moimi żołnierzami, przede wszystkim w głowie mam dwa uczucia: dumę i odpowiedzialność. Dumę z tego, co nasi żołnierze 100 lat temu dokonali, no i odpowiedzialność za to, czego my mamy dokonać. Tak myślę, że takie myśli powinny być w głowach każdego żołnierza, który jest moim podwładnym w inspektoracie. No i jako dowódcy garnizonu, każdego żołnierza, który mam zaszczyt i honor dowodzić w garnizonie Bydgoszcz. Dla nas, dla żołnierzy, najważniejsza jest tradycja, pamięć i wdzięczność. Dlatego też to święto jest okazją do oddania czci, oddania szacunku wszystkim naszym poprzednikom, żołnierzom, którzy walczyli za wolność i niepodległość naszej ojczyzny. Zmieniamy temat. Dobiega końca długi sierpniowy weekend. Na drogach regionu pojawiło się więcej policyjnych patroli. Policjanci ruchu drogowego apelują o ostrożność i przypominają, że podczas długich podróży do wypadków najczęściej dochodzi na prostym odcinku drogi. Kontrola prędkości, pomiary trzeźwości, sprawdzanie, czy wszyscy podróżni mają zapięte pasy. Między innymi na to zwracają uwagę bydgoscy policjanci, pilnując bezpieczeństwa na drogach podczas powrotów z długiego weekendu. W dniu dzisiejszym spodziewamy się bardziej wzburzonego ruchu niż zazwyczaj. Spowodowany jest on tym, że ludzie wracają z długiego weekendu. Jest również zmiana turnusów. Podczas wakacji z powodu zwiększonego ruchu na drogach częściej dochodzi do wypadków, a przewinienia kierowców wciąż pozostają takie same. Najczęstsze wykroczenia, które są popełniane przez kierujących, to niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Przez to jest bardzo dużo zdarzeń drogowych. Kierujący nie stosują się do znaków, które mówią o ograniczeniu prędkości, jak i również nie ustępują pierwszeństwa. Jednak zdaniem policji widać zmiany na lepsze. W tym roku na 315 wypadków śmiertelnych w kraju w okresie wakacyjnym w Kujawsko-Pomorskim zginęło 10 osób. Dla porównania, w ubiegłym roku tylko w pierwszym tygodniu wakacji w regionie śmierć na drodze poniosło 15 osób. Ale kierowców, którzy notorycznie łamią przepisy drogowe, wciąż jest wielu. Naruszenie pierwszeństwa, tak, szybkość generalnie. Gdzie jest większe niebezpieczeństwo? Na drogach szybkiego ruchu. To jest naprawdę niebezpieczeństwo, bo i pasy są dla pieszych. Wie pan, wyskoczy rowerem, nie zauważy, trzepnie i koniec. Dlatego policjanci niezmiennie przypominają, by nie korzystać z telefonów komórkowych w trakcie jazdy, uważać na pieszych i nie przekraczać dozwolonej prędkości. Kolejne zmiany z myślą o podróżnych. W Grudziądzu prezydent miasta podpisał porozumienie ze spółką PKP na modernizację dworca. W wyremontowanym budynku znajdzie się m.in. wystawa nawiązująca do grudziąckich tradycji lotniczych. To miejsce dobrze znane wszystkim podróżnym. Dworzec kolejowy w Grudziądzu został wzniesiony w latach 60. według projektu architekta Zbigniewa Czekanowskiego i konstruktora inżyniera Konrada Kubińskiego. Dawniej budził zachwyt. Przez lata zapomniany, ma odzyskać dawny blask. Powinien się zmienić zdecydowanie, jest tragedia. A co tak naprawdę wymaga tutaj zmiany, jak pani ocenia? Tak naprawdę powinien zostać zburzony i całkowicie na nowo wybudowany.
Najwyżej tą górną część, prawda? Gdzie jest to stare, to tak stoi puste. Dobrze by było, gdyby po prostu to odrestaurowali w jakiś sposób, a dół, no, gdy jest w miarę świeży, no to jeszcze ładnie wygląda. Prezydent miasta Maciej Glamowski podpisał porozumienie z przedstawicielami spółki PKP na modernizację dworca w ramach planowanych inwestycji w latach 2020-2023. W wyremontowanym budynku mają znaleźć się między innymi kasy i pomieszczenia do obsługi pasażerów, zarówno dworca kolejowego, jak i autobusowego, obsługującego komunikację międzynarodową, międzymiastową i miejską. To jednak nie koniec zmian. Wewnątrz dworca ma pojawić się przestrzeń dla dzieci i nowa kawiarenka. Podróżni będą mogli również podziwiać wystawę nawiązującą do grudziąckich tradycji lotniczych. Na piętrze znajdzie się przestrzeń dla Fundacji Lotniczych Grudziądz. Tam powstanie modelarnia, mała kawiarenka lotnicza, biuro dla oficyny wydawniczej, a w dużej przestrzeni holu dworcowego planujemy pokazać eksponaty związane z lotnictwem. Po zakończeniu prac historia grudziąckiego dworca ma znów powrócić na odpowiednie tory. A teraz wydarzenie, które jest jedną z wizytówek Aleksandrowa Kujawskiego. W sobotę w mieście zainaugurowano 14. Międzynarodowy Festiwal Dwóch Cesarzy. W tym roku jest on poświęcony 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz 100. rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II, honorowego obywatela Aleksandrowa Kujawskiego i patrona województwa kujawsko-pomorskiego. Festiwal Dwóch Cesarzy jest festiwalem, nazwa nawiązuje do spotkania dwóch cesarzy na terenie tego zabytkowego dworca kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim. Natomiast dzisiaj jest to już praktycznie nazwa własna festiwalu, która powoduje, że wiadomo, gdzie się on odbywa, że jest to Aleksandrów Kujawski i że niesie za sobą moc pozytywnych wrażeń. Niestety 14. edycja już bez pomysłodawcy tego festiwalu, bez świętej pamięci doktora Andrzeja Cieśli, byłego burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego, dla którego ta edycja jest też swoistym hołdem. Edycja specjalna, nawiązujemy do rocznic, które były 100 lat temu, czyli dzisiaj dokładnie w rocznicę Bitwy Warszawskiej, Cudu nad Wisłą zaczynamy. Koncertem Cześć Bohaterom, jest to część przez muzykę, przez piosenki, które były dedykowane żołnierzom przez lata. A teraz w serwisie informacje sportowe i Mirosław Wysocki. Dzień dobry. Dzień dobry. Damy Radę Inowrocław został mistrzem Polski w plażowej odmianie piłki ręcznej. W finale PGNiG Summer Super League rozegranym w Darłowie Inowrocławianie pokonali BHT Gru Juko Piotrków Trybunalski 23-22. A w jaki sposób? Proszę zobaczyć. 0 sekund do końca, ale sędziowie uznali, że tam przeszkadzano bramkarzowi z Inowrocławia w wznowieniu. Miałeś rację, ale zobacz, co robi Witon! Damy Radę Inowrocław mistrzem Polski PGNiG Summer Super League 2020. Nieprawdopodobnie wygrał wznowienie, ale co zrobił? Tak, ale co zrobił Karol Witoń? Nieobstawiony zupełnie Karol Witoń. On pierwszego seta zagrał fenomenalnie w obronie. To się nazywa złota bramka. W 10. kolejce PGE Ekstraligi Mister Garden GKM Grudziądz przegrywa po 14 wyścigach na własnym torze z Falubazem Zielona Góra 40-44, a w drugiej kolejce Ekstraligi Kobiet w piłce nożnej Sportis KKP Bydgoszcz przegrał z Medykiem Konin 0-2. Więcej o sporcie po wieczornym wydaniu zbliżeń. Spotkamy się około 21:40. Jeszcze jedno zaproszenie. O godzinie 19 na naszej antenie transmisja koncertu Urodzeni do Wolności. Widowisko ma upamiętniać 100. rocznicę Cudu nad Wisłą oraz 100. urodziny świętego Jana Pawła II. Pamiętny rok 1920. W maju na świat przyszedł on,
Człowiek, który został papieżem. W sierpniu wielka bitwa rozstrzygnęła losy Europy i świata. Po 100 latach przypomnijmy te wydarzenia. Złóżmy hołd naszym bohaterom. Nie może być Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie. Ojciec Święty pamiętał o tym, że jest winny wdzięczność tym bohaterom, którzy mieli odwagę, aby podjąć walkę z bolszewickim najeźdźcą. Koncert Urodzeni do Wolności na żywo w TVP3. Na scenie w Wesołej, w pobliżu miejsc wielkich dziejowych zmagań, gwiazdy estrady i soliści Filharmonii Narodowej. Między innymi Stanisław Sojka, Bożena i Lech Makowieccy, aktorzy Halina Łabonarska, Dariusz Kowalski. W niedzielę o 19. A za chwilę w cyklu Wokół Kamery o wojewódzkich obchodach setnej rocznicy cudu nad Wisłą i obrony Włocławka. W tym serwisie to wszystko. Wieczorne wydanie zbliżeń o 21.30. Dziękuję i zapraszam. Do zobaczenia.